Także proszę Państwa, i tu diabeł, i tu diabeł, i u środy diabeł, i u ciebie diabeł. No mimo środa go unikała, wiesz, bo tak pisała wcześniej dużo artykułów na jego temat, a potem go unika. A po co miałaby nawracać? Wiedzą, że nie mają argumentów, że jak łatwo mogą się skompromitować. Nic, ja, nic nie ma argumentu, no. Dlatego przygotowujmy dobre argumenty. Oni odpowiadają agresją, nienawiścią, pogardą, no bo więcej nie potrafią, więcej nie umieją. A my odpowiadajmy rzeczowymi argumentami, bo chodzi o słuchaczy, o tych, którzy słuchają, którzy oglądają, żeby trafić do ich serc i umysłów. Do fanatycznych ideologów nie trafimy. No to tak jakby... No to może być rzadko jakiś cud, no to tak jakby do oficera politycznego komunistę trafić. To są ludzie zaczadzeni ideologią. To są ludzie podobnie wielbiący genderyzm jak kiedyś Marksa i Lenina. Przecież wiemy, no, że nawet pan Hartmann posunął się do pochwały kazirodztwa. No, to są tego rodzaju ludzie. Jak się bronić? No, rzeczowo prawdą, argumentami, tak jak Jezus. Jezus to jest najlepszym wzorem. No, dzisiaj mamy Ewangelię o cudzołożnicy. Zauważmy, jak Jezus ratuje jednym zdaniem, jednym celnym zdaniem, obnażając niegodziwość swoich przeciwników. Ratuje siebie i tą kobietę. Podobnie my musimy wzorować się na Jezusie. On takimi zdaniami ratował się w innych sytuacjach. Na przykład, kiedy pytał, czyja jest ta moneta, albo od kogo pochodzi Szesdianowy. To jest dla nas wzór. Jezus był też fajterem. On walczył z niesamowitym zakłamaniem faryzeuszy, ale faryzeusze są wieczni. Dżenderyści to też są straszni faryzeusze zakłamani. Ci księża katolicy, to są jak ci faryzeusze. Bronił społeczeństwo. Przecież jak my idziemy, głosimy, to my wiemy, że księdza nie nawrócimy, bo to nawet nie jest możliwe. To są właśnie wielcy współcześni faryzeusze. Świadkowie Jehowy są skłonni do dyskusji, a ksiądz nie jest, ma mało argumentów, ksiądz katolicki i wyciłeb uciął, wiesz. Naprawdę nie miejmy kompleksów, nie bójmy się.